Hej, witajcie! Zapraszam Was na comiesięczny przegląd mojego bullet journala i planowanie nowego miesiąca, czyli listopada. Ale zacznijmy od przeglądu października. Tak wyglądało powitanie miesiąca. Dalej jest rozkładówka miesiąca. Strona z trackerami, łącznie z trackerem nastroju w formie takich kolorowych dyń. Dalej jest strona z małym kalendarzem dotyczących YouTube'a, filmów i społecznościówek. A z drugiej strony są wyróżnione wydarzenia z tego miesiąca, m.in. dwa anime, które oglądam obecnie, czyli Fertel i Sao. I powód, dla którego filmy w ostatnim miesiącu troszeczkę rzadziej się pojawiały, czyli studia. Tak jak Wam kiedyś mówiłam w Q&A, nigdy wcześniej nie uczyłam się rysować, nie byłam na żadnych kursach, więc postanowiłam to zmienić i zapisałam się na studia artystyczne, z których jestem bardzo zadowolona jak na razie. Dalej są tygodniówki. Powstawanie tej widzieliście już miesiąc temu w filmiku z bullet journala. Tak wygląda uzupełniona. Jest tutaj Dutch Door, czyli wycięcie części strony. Tutaj dni znajdują się na środku, a po bokach są takie bardziej funkcjonalne okienka. Kolejna tygodniówka również jest wycięta w ten sposób, tylko że tutaj dni tygodnia są na zewnątrz, a w środku są bardziej przydatne informacje, jak rzeczy do zrobienia, do kupienia, do zapamiętania itd. Dalej mam stronę z takim bardzo minimalistycznym trackerem kroków. I kolejna tygodniówka również jest wycięta, ale tym razem horyzontalnie. I każdy jeden dzień jest na oddzielnej takiej połóweczce strony, a wszystkie jakieś funkcyjne trackery tygodniowe są tutaj u góry. Dzięki temu z każdego dnia mamy do nich dostęp. Kolejna tygodniówka była robiona w ramach serii Pomysłu na tygodniówkę, której tematem były filmy Tima Burtona. Jeśli chcecie zobaczyć, jak ona powstawała, to film z niej jest już na moim kanale. Tutaj Dutch Door był użyty tylko po to, żeby zyskać więcej miejsca na rysunki. I ostatnia już tygodniówka, ostatnia w październiku, wygląda tak. Bardzo spodobało mi się używanie tego brązowego papieru. I tutaj również jest taki Dutch Door, ale wykorzystany bardziej kreatywnie jako skrzydło nietoperza. Tworzenie tych wszystkich tygodniówek z października nagrywałam, więc jeśli chcecie zobaczyć, jak one zostały zrobione, to taki film o pomysłach na Dutch Dory niedługo pojawi się na moim kanale. A jeśli chodzi o przegląd października, to już wszystko. Teraz zabierzmy się za ozdabianie listopada. A w listopadzie tematem głównym będzie kawa. Nie mogłam się już doczekać tego tematu, bo przyznam, że już w sierpniu miałam ustalone wszystkie tematy miesięczne do końca roku, ale do tematu kawowego najbardziej nie mogłam się doczekać. Jeśli chodzi o kolorystykę, będzie ona głównie brązowa, jak na kawę przystało. Zaczynamy od przywitania miesiąca i tutaj wybrałam do narysowania filiżankę z kawą. W tym miesiącu do kolorowania będę używać akwareli. Oprócz tego przydadzą się czarne i brązowe cinkopisy bądź pisaki oraz taki brązowy papier pakowy, którym będę strony dodatkowo ozdabiać. I na pierwszej stronie oprócz filiżanki z kawą pojawiło się oczywiście przywitanie miesiąca w takiej dość prostej czcionce. A dodatkowo na środku strony przykleiłam brązowy papier Pierwszą część pogięłam, ale i tak po przyklejeniu w ogóle nie widać, że jest pogięta, więc z kolejnymi już się nie bawiłam w ten sposób. Na brzegu pierwszej strony zawsze przyklejam taśmę, żeby łatwo te strony znaleźć. Tym razem zamiast kolorowej taśmy również użyłam tego brązowego papieru, żeby bardziej to pasowało do całości. A po drugiej stronie pojawił się oczywiście kawowy cytat i 3 ziarenka narysowane cienkopisem w kolorze sepi. Na kolejnych 2 stronach jest rozkładówka miesiąca. Jak widzicie, akwarela troszeczkę mi przebiła, ale to, że przebiła akurat nie ma tutaj dużego znaczenia. Po prostu nakleiłam na to kawałek kartki wyciętej z tego samego notesu i w momencie, gdy rozrysuję wszystkie okienka na dni miesiąca, to nie będzie w ogóle widać tego, że coś tutaj jest przyklejone. Wszystkie te okienka w środku pomalowałam delikatnie na brązowo. Do zaznaczenia numerków w dniach miesiąca użyłam taśmy z AliExpress, która jest właśnie w takie brązowe numerki, a następnie pokolorowałam farbą dziewczynkę, którą narysowałam wcześniej ołówkiem. Tym razem już pamiętając, żeby nadmiar wody ściągać chusteczką. I na koniec, żeby jeszcze bardziej urozmaicić i ozdobić tą stronę, postanowiłam dodać takie odciski kubka, więc po prostu rozrobiłam farbę na spodeczku, następnie postawiłam na niego kubek, tak żeby ubrudził się od spodu farbą i odbiłam to na kartce. I tutaj taka mała rada, odbicia kubka wychodzą fajniejsze, kiedy tej wody z farbą jest więcej, także aż kapie z tego kubka, niż gdy jest jej za mało. Kolejne 2 strony to są u mnie trackery i tutaj postanowiłam ułożyć je w jednej linii, tak że wiersze to będą dni miesiąca, a kolumny to po kolei będzie tracker nawyków, snu, nastroju i kroków. Następnie te rozrysowane okienka zamalowałam delikatnie farbą i porobiłam też takie jasne kreski oddzielające każdy tydzień, dzięki temu łatwiej będzie mi później je uzupełniać. Z boku strony również przykleiłam brązowy papier, a na dole napisałam kolejny kawowy cytat. Porobiłam kilka odcisków i narysowałam taki dzbanek z kawą i filiżankę. miesiącu zrezygnowałam ze strony ze społecznościówkami, bo to, co wpisywałam w tym mam kalendarzu, mogę wpisywać w rozkładówce miesiąca. Pomysły i tak wypisuję w innym notesie. Zrezygnowałam też ze strony z wydarzeniami miesiąca, chociaż ją mogę jeszcze zrobić pod koniec miesiąca. To akurat w niczym nie przeszkadza. A teraz przejdźmy do tygodniówki. Do zaznaczania dni tygodnia użyłam również odcisków od kubka, po jednym na każdy dzień, plus jeden na rzeczy do zrobienia. Na górze wypisałam miesiąc, wokół kółek rozpisałam sobie dni tygodnia, a pomiędzy tymi kółkami zrobiłam takie drobne rysunki różnych rodzajów kaw, ziaren, jakichś ciasteczek czy rogalików do kawy. I tak wyglądają wszystkie skończone kawowe strony z listopada. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jak Wam się ten miesiąc podoba i jaki Wy temat wybraliście na listopad. Zostawcie też łapkę w górę pod filmem i subskrybujcie po więcej, jeśli jeszcze tego nie robicie. A ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa! Just out your side, paradise sounds. Dig, 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 dig,